Miałam coś powiedzieć na temat power workout, ale daruję sobie. Witajcie, będę mówić dużo krócej niż Darek. Mam nadzieję, że równie treściwie. Gdybyście mieli pytania, to możecie pytać pomiędzy slajdami, ok? Nie będę wam mówić konkretnie, co jest na jakim filmiku w suporcie, tylko będę dawać wam zarys, żebyście, jeżeli macie potem pomysł lub jakieś pytanie wam się nasuwa, którego nie poruszyliśmy, żebyście mogli ten pomysł zgłosić. Tak jak w manualu, nie wiem, czy już tam wstęp czytaliście, my ten manual mamy co roku nową wersję. Co roku nowe rzeczy do niego dogrywamy. Niektóre, tak jak Darek powiedział, ze Strong Firstem jest. To, co uważamy, że jest najważniejsze, że się pojawia, że wciąż jest niezrozumiałe, to cały czas staramy się jak najlepiej tłumaczyć i dawać wam jak najaktualniejsze info. Także jeżeli ktoś z was po całej tej prezentacji stwierdzi, dobrze, ale ja bym miał pytanie, żebyście, inaczej, miałbym chęć, żebyście nakręcili taki filmik, jak postępować, kiedy przychodzi do mnie kobieta w pierwszym miesiącu ciąży. I czy ona może trenować kettlami. Także, jeżeli macie po prostu jakieś takie propozycje, coś wam się dzieje na zajęciach, jesteśmy bardzo dużą bazą instruktorów, mamy dużo znajomości nie tylko w świecie takim stricte kettlowym, ale również współdziałamy z fizjoterapeutami itd. Więc zawsze ktoś coś mógł słyszeć wcześniej. Nie musisz sam na własną rękę odkrywać Ameryki, my ci pomożemy. I to my ci pomożemy jest głównym hasłem supportu, po co on powstał. Rok temu jeszcze był taki pomysł, on się nazywał Iron Support i on miał na celu sam marketing was tylko, żeby was pokazać miastu, kim wy jesteście, pomóc z reklamami, pomóc z ulotkami, pomóc z filmikami itd., itd. Stwierdziliśmy jednak po wielu opiniach, że to jest za mało, że potrzebujecie dużo większego wsparcia, żeby naprawdę, żeby hulać tak jak my to robimy w Zielonej Górze. Tak? Stąd ten support, który będzie się rozwijał specjalnie dla was. Co jest takiego pierwszego ważnego na tej platformie? Dostaniecie techniki, filmiki z intro, które były omawiane. I znowu nie chcę, żebyście myśleli, że to będzie, a to po co ja byłem na intro, jak teraz cała wiedza jest zapakowana na stronie internetowej. Nie. Będzie dużo rzeczy, niekoniecznie wszystko. Może rzeczy ze starszych roczników, jakieś ciekawostki czy pytania, które były na poprzednich wydarzeniach, ale ogólnie będziecie mieli pomoc, czy na pewno to ciągniecie za jedną rękę, kurde, nie pamiętam, gdzie to było, nie zapisałem, nie zapisałam, tak? Czy to znajdę? Może znajdziesz. Będziemy starać się, żebyście mieli jak najwięcej informacji. I tutaj od razu podpunkt ważny, którego Darek nie powiedział, bo może wydawało mu się, że jest to oczywiste. Do supporta mają dostęp tylko osoby będące z nami. Czyli jeżeli zrobisz intro, postanowisz z nami nie współdziałać z różnych przyczyn, nie masz dostępu do supporta, ok? My robimy to... Wiecie, że jest wiele książek na temat rozwoju, samorozwoju i tak dalej, tak? Że jest masa książek na temat jak robić dobre zdjęcia, żeby się ludziom podobały. Owszem, wy możecie nakupować sobie książek, przeczytać je, przemyśleć i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Albo możecie się zwrócić do nas, my mamy tą wiedzę naprawdę już wypraną. Wiemy, co działa na polskim rynku, nie na amerykańskim, czy na angielskim, czy na skandynawskim. I my po prostu chcemy wam pomóc. My z tego nic nie mamy tak naprawdę, tylko chcemy, żebyśmy byli społecznością, że jeżeli ja wybiorę się na przykład, nie wiem, do Torunia, okay, to chcę, mam ochotę na trening, nie muszę się zastanawiać, gdzie mam iść. Chcę iść tam, że wiem, że będzie super atmosfera, że będą super treningi i że będzie fachowa wiedza. Okay. Czyli techniki, wszystkie techniki, ale nie wszystko o technikach. Dobra, następne. Następna rzecz. Support to również dostęp do poprawnie wykonywanych ćwiczeń. Dlatego, że prowadzę bloga i dużo nagrywam siebie, Darek ma bazę taką, że może zawsze wam w mailu wyjaśnić, że słuchaj, na przykład to nie był squat, bo squat, goblet squat wygląda tak, front squat wygląda tak, back squat wygląda tak. I wtedy posługuję się moimi filmikami. Tylko, że ja na potrzeby bloga nie mówię do was przez ekran telewizora jak do instruktorów. Blog jest na potrzeby różnych ludzi, którzy na przykład nie chcą być instruktorami, są normalnymi ludźmi, którzy mają inną pracę i oni sobie tylko trenują. Więc że wielu rzeczy nie mówię, wiele rzeczy tylko pokazuję, nie zwracam uwagi na nie. Robię to specjalnie, ponieważ nie chcę waszej wiedzy sprzedawać przez YouTube'a. Okay? Na supporcie
ta wiedza będzie, na suporcie będzie, że konkretnie słuchaj, nie możesz, musisz, popatrz, tak się robi prawidłowo, teraz spróbuj to naśladować. Jeżeli widzisz w lustrze co innego, możesz mieć pytanie, bo może być to źle, ale może być to też dobrze. Co do poradników menedżerskich, to technikami zajmie się Darek, wyjaśnianiem technik, Bartek pewnie też będzie mu pomagał, takimi sprawami technicznymi. Ja spróbuję pomóc Wam na platformie w sposób taki, czemu nie robić na przykład czarno-żółtego, czerwono-niebieskiego, białego i z dodaniem zieleni plakatu, okej? Ja po prostu takie rzeczy wiem. Bardzo często jak przemieszczam się po internecie właśnie w sprawach naszych kadrowych i widzę niektóre plakaty, okej, można było to zrobić lepiej, nie? Ja wiem, że nie każdy z Was jest grafikiem i wiem, że możecie się tym naprawdę nie interesować i że jedyny program graficzny, który znacie, to Paint. Paint jest też dobrym programem, ale będziemy starać się, żeby Wam pokazać tak dla odpornych na wiedzę osób, jak co układać, jak czego nie robić, tak? Jak się kręcić na kamerze, żeby dobrze wyglądać, a nie mieć nad sobą cały horyzont, a stopy mieć ucięte, okej? To takie rzeczy. Także będzie dużo filmików, kura się nie uczy. Dużo filmików. Do tego porady techniczne, jak na przykład znaleźć sobie miejsce na salę. Wiem, że nie każdy z Was będzie na tyle odważny lub będzie go stać lub tak bardzo wiąże z tym przyszłość, żeby nagle otworzyć swój wielki lokal. To jest w pełni zrozumiałe. Kiedy my zaczęliśmy z ketlami, naprawdę znaleźliśmy totalną norę gdzieś na drugim końcu świata, na taborach kolejowych, tak? Ciężko było dojść, nic nieoświetlonego, masakra jedna wielka. I na bazie tych doświadczeń, że i tam też zdołaliśmy zebrać bardzo dużo grup, wiemy jak sprawić, jak mieć takie pewne wytyczne, tak jak przy szukaniu mieszkania, tak? Żeby trafić od razu w dziesiątkę, żeby się nie martwić, czemu do mnie ludzie nie przychodzą, żeby nie popełniać po prostu błędów, tylko żeby korzystać z wiedzy, którą my mamy. Oczywiście projektowanie wystroju wchodzi tak jakby też w rachubę, jestem architektem, projektuję normalnie, jeżeli podobają Wam się nasze lokale, to możemy odtworzyć Wasze wizerunki w nich tak samo. I oczywiście zakup sprzętu, czyli ilość ketli, jakie liny, jakie worki, jakie drążki, to wszystko też pomagamy. I gdzie? Na przykład gdzie kupić podłogę taniej, okay? Bo podłoga jest dosyć droga. Pomysły na własny wizerunek i papierologia klubu, czyli to zazwyczaj co ucieka, że owszem, chcecie być oddziałem Centrum KB, ale tak dokładnie nie macie pomysłu na siebie, okay? Przykładem tutaj jest klub Ironia w Bielsku-Białym, który nie był ironią od samego początku. Oni też stworzyli się, tak? Oni jakoś wyewoluowali, znaleźli swoje barwy, znaleźli swój pomysł na siebie, czego życzę wszystkim Wam, okay? Żebyście byli po prostu bardzo rozpoznawalni. Nie chcemy być sztampowi jak McDonald's, tak? Chcemy mieć jakość McDonalda wszędzie, na podobnym poziomie, ale... Duża metafora! Duża metafora! Wiecie, o co mi chodzi, ale chcę, żeby każdy z Was był indywidualny, okay? Bo indywidualność w naszym świecie się sprzedaje i chcę, żebyście, jeżeli zobaczę gdzieś rogi byka, to już wiem, strefa byków, nie? Wiecie, o co chodzi, tak? Dobra, papierologia klubu to oczywiście wszystkie niezbędne umowy dotyczące na przykład OC, tak? Wszystkie takie nudne, strasznie sprawy, którymi możecie nie chcieć się zajmować. My już mamy takie gotowe formularze, po prostu rozdajecie. Ja na przykład, przychodzi klient, widać, że ma problemy z sercem, tak zasapany cały i on chce tutaj na kettlebell rzeźnia, na takie zajęcia właśnie. I ty mówisz, dobrze, nie? A ile razy w tygodniu? On 6, nie? Okej. Okay. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc mamy też papierologię. Następna rzecz, to bardzo trudna rzecz, budowanie zespołu od strony ludzkiej i prawnej, okay? Czyli nie możecie być sami. Wiele osób próbowało być indywidualistą i samemu ciągnąć w danym mieście, to nie wypala. Musisz w pewnym momencie dobrać sobie ludzi lub samemu gdzieś wejść, tak? Którzy będą wyznawali te same zasady co ty, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to wszystko jest na filmiku, ale chodzi o to, że jak dobierać ludzi sobie podobnych, bo środowisko ma niebagatelne znaczenie na nas, żeby oni pomagali, a nie ciągnęli cię w dół, tak? Czyli jeżeli ty mówisz, kurde, otwieram klub, a wszyscy, nie? To ty, a może jednak głupi pomysł. Nie, to jest świetny pomysł, tylko musisz trafić na ludzi, oczywiście nie takich, co będą cię tylko klepać po plecach, tak? Takie klakiery, co powiedzą, tak, tak, i cicić, ale się rozjebie, i cicić, okej? Okay?
Także znowu, to też takie, takie może nie sztuczki, bo to brzydko brzmi, ale takie rzeczy warte, warte gdzieś tam rozpoznawalne cechy również. No i prawna, jak się rozliczać, bo wiecie, że papiery nie są na czas. Następna rzecz, będziemy zamieszczać filmiki, jak ściągnąć ludzi do waszego klubu i ważniejsza rzecz, jak tych ludzi utrzymać. Okay? Nie jest sztuka wywalić 1000 zł na reklamę w jeden tydzień, a po miesiącu nie mieć nikogo. Mamy pewne patenty, nie wszystko jest za darmo w takim sensie, że powiemy wam, jak nic nie wydać, a mieć 100 ludzi na zajęciach. Takie rzeczy nie wierzcie w takie rzeczy. Ale znowu, mamy pewne rzeczy, które udało nam się niestety na własnym tyłku doświadczyć, tak, że na przykład plakaty o takiej jakiejś tam sylwetce w tych miejscach rozwieszone takiego formatu, to jest wywalone 500 zł, nikt nie przyszedł, z ani jednego plakatu. Okay? Więc chcemy oszczędzić wasze pieniądze. No, a jak utrzymać klientów, to jest osobna bajka na osobny filmik. Dalej, jaka oferta, czy klient nasz pan, jakie ceny ustalać? To wszystko też będzie na suporcie wyjaśnione, czemu tak, a nie inaczej. Oczywiście nie narzucamy wam tego, że słuchaj, musisz robić tak, ale wierzcie mi, spróbowaliśmy różnych ścieżek. I jedyne, co teraz już wam mogę powiedzieć, klient to nigdy wasz pan. Okay? Następna rzecz, klienci konkurencji i jak nie robić sobie samemu konkurencji. Dopóki jesteście na przykład początkujący, tak, macie swój świeżutki klub, to nie myślicie o tym, że możecie wewnątrz klubu zrobić dla siebie konkurencję, ale to przychodzi z czasem. Im więcej osób jest w teamie, tak, musimy zauważyć, że jeżeli ja prowadzę zajęcia kettlebell, Kaja prowadzi zajęcia kettlebell i Iwona prowadzi zajęcia kettlebell, to nagle jak ja zobaczę, że moja, za przeproszeniem, kura idzie do tej drugiej, to już mi się niekoniecznie podoba, nie? I to narasta konflikt. Oczywiście klienci konkurencji, to też będzie wyjaśnione, o co tutaj chodzi, tak? Jaką mamy formę zachowania się wobec innych klubów i tak dalej, i tak dalej. Bynajmniej nie jest to sposób na robienie śmierdzącej bomby i podsyłanie, nie? Następna rzecz, to specyficzność rynku lub specyfika, różnie to określacie, już słyszałam tyle różnych, bo mój rynek jest specyficzny, bo moje miasto jest specyficzne, bo. Nie ma czegoś takiego, ok? Ja wiem, że wam się wydaje, jeżeli nie prosperujecie dobrze, że coś jest nie tak z waszym miastem albo z tym krajem. Nie, nie tak najczęściej jest. To znowu daleka metafora. Tak, jak żyć, nie? Nie. Są pewne rzeczy, które czasami sami w sobie nie potrafimy zauważyć. Nasze otoczenie nie potrafi nam powiedzieć lub nie chce. Mogą nas klepać po plecach, ale nie powiedzą, słuchaj, kompletnie to wygląda, nie? Nie powiedzą tego. Więc my to wam powiemy. Trudni klienci, nowi klienci. O Jezu, gdybyście wiedzieli, to kettlebell nie ma trudnych klientów, naprawdę. Na innych sportach jest dużo trudniejsza klientela. My dostajemy w miarę rozwiniętych ludzi, ponieważ bardzo szybko następuje segregacja. Ludzie o miękkim charakterze nie przyjdą na ciężary i się na nich nie utrzymają, po prostu. Okay? Są inne fajne sporty, na których oni będą świetnie prosperować. My przyciągamy naprawdę twardą ekipę. I myślę, że sami wiecie po sobie, że jak wy wchodzicie do swojego ulubionego klubu, jaka tam jest atmosfera, nie? Że tam jest fajnie, że tam chcesz przyjść po pracy, nie? A potem twoja druga połówka znowu tyle siedzi. Okej. Okay. Na temat związków partnerskich nie będzie na suporcie, to musicie poradzić sobie sami, ale będą sposoby prowadzenia treningu, ponieważ każdy z was ma inny styl. Nie chcemy, żebyście wszystko kopiowali, tak jak na przykład Dariusz Waluś prowadzi, tak? Mimo że to jest fajna formuła, możecie w różnym sposobie, w różnym trybie pracować. Ja pracuję zawsze, że robię trening z moimi klientkami, okay? Owszem, chodzę po sali, nadzoruję je, nadaję tempo, ale ja pokazuję im za pomocą swojego ciała, że ja jestem w stanie to przeskoczyć, wy też. Są u nas instruktorzy, co stoją 45 minut i mówią do klienta. I to też się sprawdza, okay? Nie powiemy wam, że to jest dobre, to jest złe, ale trzeba mieć swój styl, w którym najlepiej się czujesz, tak? W którym masz swoje flow i się go trzymać. Ty jako instruktor, czyli co to znaczy być cichym profesjonalistą? O, mi znikło.
Strong First ma piękne hasło jestem cichym profesjonalistą. To jest jedno z pierwszych jego haseł, tych odgórnych, mają takie tam 5 reguł, nie? Cichy profesjonalista, co to znaczy? To nie znaczy, że mówisz cichym głosem lub cię nie widać, tylko to jest cały rząd cech, które my wymagamy od was, żeby móc się wami chwalić, mówiąc brzydko. Okay? Żebym ja się nie wstydziła, że no Zenek, nie, wiesz co, idź do Magdy, bo nie, okej? Okay? To znowu, jak być cichym profesjonalistą, będzie wyjaśnione i będzie wyjaśnione, jak budować swoją sylwetkę instruktora, bo nie zawsze ty jako człowiek równa się ty jako instruktor. Czasami jest to zupełnie inna osoba. W życiu byście nie podejrzewali, jaką ja osobą prywatnie jestem. Tak, ty jako osoba publiczna, czyli Facebooki, Instagramy, Twittery, wszystko, okay? Pinteresty, wszystko, łącznie z blogami. To jako, jak ty jesteś w świecie wirtualnym, ma tak niesamowite znaczenie na to, jak jesteś odbierany na sali, że sobie nie zdajecie sprawy, okay? Możesz być świetnym instruktorem, jeżeli na przykład coś tam, pójdzie gdzieś tam, pół sali może ci odejść tak, bo się obrażą. Okay? Takie mamy czasy, że ludzie lubią się obrażać i ty nic z tym nie możesz zrobić. A jeżeli to jest twój chleb, no. Czyli taki savoir-vivre będzie rozpisany. Bardzo ważna rzecz, skąd czerpać energię i znaczenie współpracy między klubami? To już wam nasuwa, że jest jakaś współpraca między klubami. Mhm. Następna rzecz, bo jestem, się rozgadałam się. Zarażaj pasją, dawaj energię i nie kop dołków. Okay? To są kolejne tematy, na które są filmiki na suporcie przygotowane, żebyście, kiedy jest wam źle i pod górkę, kiedy macie okresy zwątpienia, kiedy pojawia się jakaś wredna kontuzja, kiedy masz zaniżone wyniki, wszyscy wokoło jakieś top teamy robią i w ogóle, nie? A ty czujesz się źle, żebyś nie zostawiał z tym sam. To nie jest tak, że my oferujemy pomoc psychologa i cię tam trzymamy za rączkę i w ogóle mówimy ci, że wszystko będzie dobrze, ale jest masa rzeczy, które możemy ci przekazać, które da wam kopa, żebyście kochali to na początku, na końcu i gdzieś tam po środku. Co robicie oczywiście? Daj się zobaczyć. Nie wstydź się siebie ani swoich podopiecznych, czyli znowu, jak operować swoim wizerunkiem, co robić, co nie, co jest mile widziane, co nie, co musisz robić, a o tym nie wiesz. No i jeżeli masz swoją docelową grupę podopiecznych, czyli brzydko mówiąc klientów, tak, jak postępować z nimi? Okay. Promuj innych, byś sam był promowany, to można sobie zapisać po prostu gdzieś atramentem na ciele. Owszem, będzie wyjaśnione na suporcie. Jeżeli masz pytania, pytaj. To już jest koniec! Tak! Tak? Pytania? Nie? Wszyscy dobrze? Smakowała kawa? To dzięki za twój czas i do zobaczenia na obozie.